Dobrze, proszę pani. Taki sklepik jest przy sklepik jest, tak. W kole, no, tak. Przy stacji kawę małą, bo to no, mało jest tam droga, no, to się nie kawę, to ja sobie wiesz. No ale wieszą tak, żeby było ładnie na dzień no, dobry. Było ładnie. Kawę no, to wiesz, wypadało cokolwiek. Tak, proszę pani. Chcesz cukierka? Nie. Ja to cukierkiem to sobie popsuję smak. No dobra, to niech ci będzie, Boże. I nawet niekoniecznie, czy to temat cukrzycy, czy jak. Ale popsuję smak. No tak, po południu idę do szaserów, no. Bo mam te badanie. No, proszę państwa. Po południu. Proszę państwa, kupa śmiech. I to cholery, jeszcze o 7 atakowały. Tak, atakują. Po oczach, po twarzy. Wszystko tak, no, nie, dlatego mówiłam ci, że tylko w ciągu dnia tu się można wyspać. No. Ale też i karetka pogotowia jeździ, bo wczoraj, słuchaj, coś się działo, bo były nawet dwie naraz. To musiało coś, jakiś wypadek być. Też bo może. Dwie słyszałam jednocześnie. No. Może i wypadek, może, no. Ale tam przy Kasprzaka, proszę ciebie, też był taki wypadek. I a co się działo? Jeden samochód taki, to spadł, tylnia część spadła, złom i ten policjant jak tylko się patrzył, ale jak to że dlatego spadło, bo było stare, a że się uderzyło, to się uderzyło. A może jeszcze ktoś był? Pod wpływem, że tak. A ja sobie tak idę. No, i tak sobie nucę. Tu jest ten złom, tu jest ten złom, tu ale jest ten srom. Maryjo, ty się naszą nadzieją. Maryjo, z Warszawy się śmieją. Maryjo, Maryjo, ojcze, ty. I do Wisława Przybyłowicza jest. Oczywiście list, priorytet, Lindorf, Kleczkowska 43 z Wrocławia, bo oni tu mu wysłali jakąś kartę, a on chyba jej nie przyjął, bankomatową, to przecież po co, jak on już ma w jednym banku, a w drugim to musiałby 5 zł płacić miesięcznie czy 7, jak nie zrobi zakupów za 300 zł, to po co mu tych kart tyle, żeby do tyłu mieć? A potem trzeba wysłać na dane konto, jak rezygnujesz tam 3 miesiące, to już minus, to 15 zł trzeba wysłać. Jeżeli likwidujesz konto, no bo po co masz ciągnąć, żebyś miała 100 zł do zapłacenia za nic, tylko dlatego, że masz konto. Tak to, tak mówisz. Tak. Tak, ja pójdę tutaj tylko się dowiedzieć, sprawdzić. Dobra. Także proszę państwa, strasznie w tej Warszawie dużo chamstwa, strasznie dużo wrzeszczą, oceniają, oglądają, proszę państwa, że tutaj w tych sąsiednich audycjach, proszę słuchać o tych dziadach mazowieckich i z Wołomina i Boże, aby nie z Konina, bo tamto to już jest całkiem daleko. Czego tam, no.